oparta na troszkę większym projekcie, dużym artykule, który za bodajże 2-3 miesiące ukaże się w Journal of Gaming and Virtual Worlds w specjalnym numerze poświęconym teorii marksistowskiej czy neomarksistowskiej i grom wideo. Więc jeżeli są jakieś takie luki albo pytania, również jeżeli chodzi o bibliografię, specjalnie tutaj nie umieszczałem w samej prezentacji, ale oczywiście służę źródłami też ewentualnie. Mam nadzieję, że powiem też parę rzeczy na tyle kontrowersyjnych, że spowoduje to jakieś pytania albo niezgody, albo wytupanie mnie nawet z tego. I oczywiście proponuję, powinienem zacząć od samego tytułu, Cyfrowe Narzędzia Pana. I Cyfrowe Narzędzia Pana to takie luźne, bo chyba ten tekst z tego co wiem w języku polskim się nie ukazał. Luźne tłumaczenie tytułu, a jednocześnie prawdopodobnie najsłynniejszej linijki z eseju Audre Lorde, jednej z czołowych feministek początku tzw. trzeciej fali, która w eseju zatytułowanym zresztą tak samo w 1984 roku zaproponowała, czy też oznajmiła, że narzędzia pana nigdy nie rozmontują, nie zdemontują domu pana. I to, o co Lord chodziło w oryginalnym kontekście, to była niezdolność, czy też nieumiejętność feministek tak zwanej drugiej fali, tej najsłynniejszej fali z lat 60., aby wziąć pod uwagę w swojej walce o prawa kobiet wymiar rasy. I Lord zaproponowała, że jeżeli w walce o prawa kobiet, równouprawnienie, emancypację kobiet, oczywiście jest to przede wszystkim kontekst amerykański i wczesnych lat 80., jeżeli nie będzie brało się pod uwagę problemu rasy, to tak naprawdę te białe feministki z klasy średniej grają w tej samej drużynie, co biali mężczyźni, przeciwko którym feministki drugiej fali się buntowały. Natomiast od tamtej pory, czyli już ponad 30 lat, samo to wyrażenie było bardzo często używane, aby zwrócić uwagę na to, na co w całym szeregu politycznych kontekstów nie zwraca się uwagi, czyli na same narzędzia, czy też same praktyki. Mówi się bardzo dużo o celu walki, czy też płaszczyźnie konfliktu, tak czy inaczej ideologicznie zdefiniowanego, natomiast bardzo często w wielu kontekstach nie mówi się właśnie jak się, czym się walczy, o tych narzędziach. Ja może o samych narzędziach, bo pewnie tak strasznie dużo nie będę mówił, tylko bardziej o praktykach, ale myślę, że kiedy mówimy o narzędziach, to nie muszą być przedmioty, to mogą być właśnie sposoby robienia rzeczy i sposoby przedstawiania pewnych konfliktów albo swoich pozycji w tych konfliktach. Więc to jest tytuł. Jeżeli chodzi oczywiście o ogólnie pojętą kulturę cyfrową, bo do niej oczywiście gry wideo na pewno należą. Owszem, mamy na przestrzeni ostatnich 10, może nawet więcej lat, parę prób zadawania pytań właśnie jeżeli chodzi o sam status tych narzędzi, albo status tak troszeczkę szerzej, to co Catherine Hales nazywa materialności, tego z czego te teksty się składają, jak są produkowane, w jakich okolicznościach są produkowane. Parę takich dosyć kluczowych i klasycznych już w tej chwili pozycji to jest oczywiście How I Think, Catherine Hales, to akurat zaczynam może od miarę świeżych, Matthew Kirschenbauma, już w tej chwili parę publikacji dotyczących to co nazywa Digital Forensics, czyli śledzenie tych narzędzi. Manowicz, Software Takes Command w swojej dużej najnowszej książce też o tym pisze, proponując w zasadzie, że nie powinniśmy mówić już o mediach oddzielnych, bo tak naprawdę to wszystko to jest rząd software'u. A w grach, w dziedzinie badań nad grami, jedynym wyjątkiem przyglądania się tym właśnie narzędziom, czy można by powiedzieć hardware'owych w kontekstach, jest pewnie, nie licząc paru artykułów, jest seria Platform Studies wydawana przez MIT, gdzie w tej chwili prawdopodobnie już nie wiem, 5 czy 6 pozycji poświęconych poszczególnym platformom do grania. Jest już książka o Wii, jest o Nintendo, jest o Atari. Chyba w tej chwili wyszła o Spectrum. I generalne założenie jest, że w momencie, kiedy mówimy o grach tej serii, a mówimy o grach, to powinniśmy również zwracać uwagę nie tylko na same teksty gier, nie na samą narrację, ale również na to, na jakich platformach, dosłownie hardware'ze były one pisane, czy z jakiego były pisane i że sama platforma też ma bardzo wielkie znaczenie, jakie te gry są. Ale generalnie rzecz biorąc, w bardzo wielu przypadkach w dziedzinie badań nad grami o tych narzędziach czy samych praktykach za bardzo krytycznie się nie mówi. Opisuje się je owszem, ale nie mówi się jak one się robią w szerszym kontekście.
kontekście czy gospodarczym, czy politycznym, czy społecznym, społeczeństw, w których się to dzieje. I to, co chciałbym generalnie zaproponować i o czym chciałbym opowiedzieć dzisiaj, to jest właśnie to, w jaki sposób narzędzia i praktyki, zarówno jeżeli chodzi o te największe gry, ten mainstream, niekoniecznie może AAA, ale dużych gier komercyjnie dostępnych, jak i bardzo małych gier niezależnych, w jaki sposób przez to, jakie one są, tworzą zarówno ci indies, jak i mainstream, tworzą pewien rodzaj hegemonii, którą nazywam dość polityczno-ekonomiczną, która tak naprawdę wpisuje się, i tutaj nie ma co ciekawe różnic między wielkimi i malutkimi grami, wpisuje się w coś, co nazywamy kapitalizmem kognitywnym. Oczywiście za chwilę pokrótce to wyjaśnię. Czyli moja teza na dzisiaj, na popołudnie, i mam nadzieję, że nie uśmie nikogo po dobrym lunchu, jest taka, że nienormatywne praktyki, też za chwilę wyjaśnię, co to są nienormatywne praktyki, graczy są w takim samym stopniu częścią tego systemu kapitalizmu kognitywnego, co praktyki wielkich producentów gier, które oczywiście dosyć często były w różnych kontekstach krytykowane i wytykane palcami. Moja teza jest taka, że tak naprawdę to, co robią niezależni, to, co robią gracze, którzy bardzo często w swojej retoryce i w swoim dyskursie ustawiają się jako wręcz nielegalni, czy bardzo buntowniczy i subwersywni, tak naprawdę w takim samym stopniu, co Electronic Arts czy Activision, przyczyniają się do tego monolitu, który nazywamy kapitalizmem kognitywnym. I oczywiście powstaje pytanie, to co to jest ten kapitalizm kognitywny? Kapitalizm kognitywny, jak większość teoretyków podkreśla, to nie jest to samo, co gospodarka, czy też kapitalizm oparty na wiedzy. W systemie kapitalistycznym opartym na wiedzy, wiedza, informacja jest oczywiście ważna, natomiast jeżeli chodzi o cały system tak zwanej produkcji, cały czas tam chodzi bardzo często o przedmioty. Kapitalizm kognitywny jest to system, w którym to właśnie ta informacja, wiedza jest nie tylko narzędziem, ale i przedmiotem akumulacji, jak to się w teorii neomarksistowskiej mówi. I o produkcję tej informacji w nim chodzi. Sam termin został zaproponowany przez grupę autonomistów włoskich, polityczną grupę, która ma swoje korzenie w ruchu operaizmu w latach 60. Natomiast sam termin jest o wiele młodszy, tutaj trzy pozycje poniżej, bardzo długie tytuły artykułów i takie bardzo nieseksy. To jest teoria polityczna, ale w tym wydaniu włoskim, czyli generalnie rzecz biorąc, trzymająca się bardzo blisko praktyki politycznej, takiego życia na ulicy, można by powiedzieć, w odróżnieniu od, nie wiem, na przykład marksizmu amerykańskiego, który jest bardzo intelektualny, ale bardzo też odklejony od tego, co się dzieje w społeczeństwie. A Włosi jak gdyby łączą, starają się łączyć tą teorię polityczną, lewicową z praktyką. I idea, koncepcja kapitalizmu kognitywnego została nakreślona właśnie w szeregu artykułów tak pomiędzy 2005, a jeżeli przynajmniej chodzi o takie zręby, a końcem tej pierwszej dekady XXI wieku przez takich ludzi jak Carlo Vercellone, Justina Morini i kilka innych osób. A jeżeli chodzi o bardziej konkretne cechy, czy też parametry tego kapitalizmu kognitywnego, jaki to jest rodzaj gospodarki kapitalistycznej, czym się on różni od tego zwykłego kapitalizmu, czy nawet nie wiem, późnego kapitalizmu, o którym tak bardzo popularnie mówi Frederick Jameson już w latach 80. I tutaj bardzo takim dobrym handoutem, czy bardzo dobrą listą, skrótową listą dosłownie parametrów jest wydana parę lat później od tych początkowych artykułów książka, akurat w tym przypadku francuskiego badacza Botanga. Nigdy nie słyszałem jego nazwiska wypowiadanego, tak sądzę, że się Botan wymawia. Cognitive Capitalism po prostu, bez żadnego tytułu. I w którymś momencie na początku tej książki Botan wymienia 15 różnych cech systemu, który on nazywa kapitalizmem kognitywnym, które różnią kapitalizm kognitywny od tego zwykłego, starszego systemu kapitalistycznego. I wśród nich to są te wybrane, te, które jak gdyby są adekwatne do dyskusji o grach, czy też w ogóle o mediach elektronicznych. Znajduje się na przykład wirtualizacja gospodarki, czyli poleganie na software'ze. Znajduje się zachwianie sekwencji tradycyjnej kiedyś, w zasadzie przez całe 100 lat, koncepcji produkcji i marketingu, a potem sprzedaży jakiegoś produktu.
znajduje się pojęcie pracy poza godzinami tymi ustawionymi, nawet jeżeli są one długie w tradycyjnym systemie. Na pewno jednym z parametrów Dabodanga jest kryzys tradycyjnie pojmowanych praw własności, szczególnie własności intelektualnej. Jest tam również współprodukcja innowacji przez użytkowników. Oczywiście tradycyjnie innowacja była częścią dosyć zamkniętych, często zresztą niemal tajnych komórek w korporacjach. Na pewno jest to koniec podziału, który ma ponad 100 lat w teorii kapitalizmu, podziału na tak zwane rękodzielnictwo, czyli robienie rzeczy w domu, zazwyczaj na małą skalę, a tak zwaną pracą przemysłową, pracą w przemyśle, która była domeną oczywiście wielkich korporacji, wielkich firm. Jest pojęcie, na które niestety nie znalazłem dobrego odpowiednika polskiego, living labor i living consumption, czyli idea tego, że samym życiem na co dzień i konsumowaniem w tym sensie, podobnie z teorii politycznej, czyli kupowaniem czegokolwiek, począwszy od gazu, skończywszy na serze białym, też jak gdyby wykonujemy pewną pracę i z tej pracy ktoś korzysta. Czy w końcu kryzys tradycyjnej koncepcji pracy i eksploatacji, które ponownie pochodziły głównie z końca XIX wieku, prawda, jak kiedy mówimy o eksploatacji pracowników różnego rodzaju, wyobrażamy sobie te wielkie fabryki, albo przynajmniej biedne sekretarki siedzące po godzinach, prawda, w biurach korporacji. I to jest tylko 8 parametrów, jest 15, bo tam dosyć szczegółowo je omawia. Akurat jego samego Botanga zupełnie nie interesują gry wideo, samo chyba hasło gry wideo pojawia się dosłownie dwa razy. Najbliżej mediów elektronicznych wspomina on troszeczkę o telewizji, kinie, ale jego klasycznymi przykładami przemysłów, czy też dziedzin gospodarki, które są przykładami kapitalizmu kognitywnego, jest na przykład przemysł farmaceutyczny. Prawda? I czy to są te takie teoretyczne parametry kapitalizmu kognitywnego, jeżeli patrzymy oczywiście na sam przemysł gier i to, co nas interesuje, tutaj najbardziej klasyczną pozycją cały czas i już to chyba jest już prawie 5 albo 6 lat od momentu, kiedy się ukazało, jest książka Games of Empire Nicka Dyera Witherforda i Grega de Poitera, w której bardzo kompleksowo, używając również takich swoich case studies, śledzą, omawiają oni połączenia, czy też wręcz zbieżność, albo czasami nawet identyczność między późnym kapitalizmem, ale oni również używają terminu kapitalizmu kognitywnego, a przemysłem gier wideo. Przy czym mają, oczywiście używają jako przykładów przede wszystkim tych wielkich gier i korporacji typu Electronic Arts. I tutaj parę parametrów, które wymieniają, oczywiście są inaczej sformułowane, czy też parę przecięć między przemysłem gier wideo i tym systemem społeczno-gospodarczym. Są inaczej sformułowane, ale oczywiście przypominają dokładnie to, o czym mówili teoretycy kapitalizmu kognitywnego. Czyli oczywiście, w sposób oczywisty, zastosowanie software'u na wszystkich etapach działalności, w sferach działalności w naszym przemyśle. Kiedyś można by się opierać, że na początku historii przemysłu wideo na etapie sprzedaży ten software nie był tak używany, kiedy cały czas mieliśmy pudełka i fizyczne kopie, które w fizycznych sklepach. W tej chwili oczywiście przy platformach typu Steam ponownie jest to domena software'u. Jest oczywiście bardzo nie tylko ścisła, ale wręcz brutalna ochrona jakiejkolwiek własności intelektualnej w stopniu, który wykracza nawet o tyle, o ile można porównywać poza ochronę własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym chociażby. Oczywiście absolutnie globalne ambicje biznesowe przemysłu gier wideo, szczególnie tego wielkiego, który przy pomocy całego szeregu praktyk, typu właśnie lokalizacja, hybrydyzacja produktów, czyni swoje produkty dostępne dosłownie w każdym miejscu na świecie. Czy to, co inny autonomista włoski, Franco Berardi, znany również jako BIFO, nazywa mobilizacją kognitariatu. Oczywiście kognitariat jako samo słowo jest wystylizowane na słowie proletariat. Natomiast kognitariat to jest taki współczesny proletariat, tylko ten, który pracuje umysłem, a nie swoimi rękami czy nogami. Prawda? Ale tak samo i BIFO tutaj jak gdyby bardzo świadomie użył tej kalki czy tej przebitki językowej, jest tak samo de facto wykorzystywany
przez w ogóle system kapitalistyczny, jak ci biedni robotnicy w fabrykach pod koniec XIX wieku. I tutaj na przykład w samej książce Games of Empire jednym takim klasycznym case study, który autorzy omawiają, jest dosyć znana też skądinąd kwestia, czy też sprawa, czy też skandal tak zwanej żony z Electronic Arts, bodajże 5 czy 6 lat temu, kiedy małżonka jednego z programistów, który był no niemal dosłownie więziony w siedzibie podczas tak zwanych crunch times, po 80 godzin tygodniowo napisała otwarty list do szefów Electronic Arts, oskarżając ich o rujnowanie rodzin, rujnowanie życia, o eksploatację i jak gdyby list się dosyć rozszedł się, gdyby jego wymowa rozszerzała się szerokim echem. Nie żeby zmieniła ona oczywiście w żaden dramatyczny sposób praktyki biznesowe Electronic Arts czy Ubisoftu, czy podobnych firm. I teraz bardzo ważną rzeczą, bo cały czas to jest taki troszeczkę wstęp, ja dojdę za chwilę do tych praktyk graczy, nie zapomniałem o nich. Bardzo ważnym elementem, który dla mnie tworzy taki pomost pomiędzy tym wszystkim, o czym mówiłem, a praktykami graczy, jest pojęcie czegoś, co po angielsku nazwałem fractionality of gaming i na co mam poczucie, że polskie rozdrobnienie grania nie jest dobrym odpowiednikiem, więc jeżeli ktoś wymyśli dobry termin na fractionality of gaming po polsku, to przy następnym w korekcie zrobię przypis i dam credit. Fractionality, czyli rozdrobnienie grania, które stoi w kontraście do wcześniejszych praktyk, czy wcześniejszego charakteru przemysłu gier wideo, w którym jest to oczywiście pewne uproszczenie przez bardzo długi czas, jak gdyby taką podstawową jednostką i podstawowym obiektem, wokół którego i gracze, i sam przemysł się orientował, była gra. I oczywiście wiele z tych gier nawet wcześniej występowała w seriach, natomiast w danym momencie mieliśmy była gra, która była zapudełkowana, która była sprzedawana, oczywiście była recenzowana i pokazywana na wczesnych targach i wokół tej gry tak naprawdę i tego, co w tej grze można było zrobić, a wszystko się kręciło. I było niewiele, jak gdyby, poza tym, aż przynajmniej do czasu, kiedy 3 lata później wychodziła następna wersja gry albo jakieś rozszerzenie. W tej chwili oczywiście troszeczkę się to zmieniło i takie gry wciąż istnieją, takie stand-alone, wokół których z samego tekstu gry się wiele rzeczy dzieje. Natomiast pojawił się w ciągu ostatnich 10, 15, 20 lat zupełnie inny model, nie tylko biznesowy, ale model w ogóle kultury grania i kultury graczy, który właśnie nazwałem takim rozdrobnionym. I ma on parę aspektów, parę takich awatarów. Jednym z nich, absolutnie nie nowym, żaden z nich sam w sobie nie jest oryginalny i nowy, natomiast chodzi o skalę i intensywność tych zjawisk. Pierwsze z nich to jest coś, co nazwałem roboczo wieczna beta. Prawda? Czyli, że coraz więcej gier i prawdopodobnie więcej gier niż 20 lat temu jest wiecznie niedokończona, prawda? I jeżeli gramy dosyć dużo, co jakiś czas widzimy tego rodzaju ekrany, prawda? Że tu się doładowuje jakiś patch, tu jest jakieś uzupełnienie, tu jest poprawka, prawda? Czyli tak jak troszeczkę w tym Gmailu, który przez pierwsze 10-12 lat był oficjalnie się poruszyło, że to była cały czas wersja beta, przy czym w momencie, kiedy nie wiem, było 150 milionów kont na świecie, ale to była wciąż jeszcze beta. I oczywiście bardzo wiele z tych poprawek niekoniecznie drobnicuje czy tnie same gry, czy nasze doświadczenie gry na kawałki, ale rzeczywiście daje nam takie poczucie, przynajmniej w wielu przypadkach, jeżeli staramy się te gry aktualizować i patchować, to że to nie jest skończony tekst, że dostajemy częściowo grę w jakichś takich kawałkach, przy czym mówię tylko na razie o tym aspekcie wiecznej bety. Drugim przejawem tego rozdrobnienia jest coś, co można by nazwać serializacją gier. I oczywiście ponownie nie jest to zjawisko nowe, prawda? Przy czym gry, które były napisane i wymyślone jako pewnego rodzaju serii, ale coś stylizujące się na coś, co można by nazwać bliżej, nie wiem, serialem telewizyjnym, a nie na przykład serią sequeli nowych. A mamy na przykład były Syn Episode, zaplanowane było 9, wyszedł tylko jeden.
miała być cała linia gier z serii Half-Life, która miała być w epizodach, wyszły tylko bodajże dwa, koniec końców. Czyli te wczesne próby nie do końca się udawały i z całego szeregu względów utrzymanie tej takiej odcinkowości, tylko model biznesowy też miał cały szereg zalet. Natomiast w ciągu ostatnich pewnie około 10 lat to zjawisko powróciło, co ciekawe powróciło niekoniecznie w sektorze tych największych gier AAA, powróciło w sektorze, który nazywam takim średnim i w sektorze bardzo, bardzo niezależnym. I oczywiście jak gdyby wszyscy znamy takie tytuły jak The Walking Dead, prawda, czy Game of Thrones, Life is Strange, Kentucky Round Zero, wszystkie one są i takich tytułów oczywiście można by mnożyć, obliczone na zazwyczaj z góry określoną ilość odcinków, więc to nie jest do końca model telewizyjny, gdzie ciągniemy serial tak długo, jak mamy oglądalność, jesteśmy w stanie sprzedawać reklamy. Natomiast jest jakieś domknięcie, przynajmniej teoretycznie zaplanowane, ale samo doświadczenie gry jest rozciągnięte na jakiś dosyć długi czas, który sprawia, że przy tym całym szumie informacyjnym i przy ilości tytułów, jaka wychodzi, jednak trzymamy przy sobie nabywców i graczy. Czasami oczywiście jest to bardzo korzystna sytuacja, szczególnie dla małych deweloperów, tam gdzie pozwala taka frakcjonalność, pozwala rozbić chociażby koszty, czy koncepcyjne prace nad poszczególnymi częściami na jakiś dłuższy okres czasu. Z drugiej strony oczywiście tak jak w przypadku Kentucky Road Zero, przepięknie, jeżeli ktoś nie zna przepięknej, wspaniałej gry, prowadzi to też do problemów, dlatego Kentucky Road Zero zaplanowane jest na 5 odcinków. 3 pierwsze wyszły, jak ktoś mówi, on schedule, chyba w 13 i na początku 14 roku. I czwarta podobno za chwilę w końcu wyjdzie, czyli po przerwie dwuletniej, która absolutnie nie była planowana. Co się tam dokładnie w firmie działo, nie wiemy, ale oczywiście troszeczkę na pewno to rozbiło w przypadku wielu graczy, którzy byli naprawdę zainteresowani po tych trzech pierwszych częściach. Wiele osób zdążyło po prostu zapomnieć o tej serii. Czyli to jest drugi przejaw tego rozdrobnienia. Trzecim jest oczywiście doskonale nam znane zjawisko DL-ców, prawda, które też w którymś momencie, nie jest to samo w sobie zjawisko nowe, natomiast ponownie chodzi o skalę, ale też również to, w jaki sposób są ta praktyka w ogóle, prawda, czy wręcz można by powiedzieć standard dodawania części modułów, prawda, czy to narracyjnych, czy to funkcjonalnych, czy to obiektów do gry, już po ukazaniu się głównej gry, w ostatnich 10 latach eksplodowało. I jeżeli popatrzymy notabene na sprzedaży, to są tylko sprzedaże jednej z firm, także ten zielony segment to jest coś, co oni nazywają extra content, który w praktyce w większości przypadków oznacza właśnie te downloadable content, te DLC, i w wielu przypadkach jego wartość rynkowa, a to są oczywiście poszczególne kwartały, więc są pewne wahania w zależności od tego, jakie duże tytuły czy też dodatki były zaplanowane. Oczywiście się waha, natomiast niebieska część słupków to są te podstawowe gry, więc od razu widać nawet gołym okiem, że wartość skapitalizowana tutaj nie w każdym z poszczególnych tytułów, tylko we wszystkich produktach Electronic Arts przewyższa czasami nawet kilkakrotnie wartość tych właśnie pojedynczych, podstawowych gier, które kiedyś sprzedawaliśmy. Oczywiście, jeżeli chodzi o praktyczne, z jednej strony jest to fajna praktyka, która ma swoje użycia, która pozwala nam, szczególnie takie bardzo rozległe gry, światy gier, jakoś tak częściowo spożywać i konsumować. Z drugiej strony jest to oczywiście otwarcie dla całego szeregu różnego rodzaju podejrzanych czy wątpliwych praktyk, czyli w przypadku gry Asura's Wrath sprzed 2, 3, może 4 już w tej chwili lat, pełne zakończenie narracyjne było w płatnym DLC-u. Czyli to nie była misja poboczna. Jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, jak się zakończy cała narracja, trzeba było sobie dokupić oddzielnie. Prawda? W przypadku Batman Arkham Knight, a wartość tych modułów DLC przewyższa wartość cen podstawowych gier. W przypadku Black Ops trójki DLC są planowane na 2,5 roku w przód.
chyba z takim wręcz kuriozalnym przykładem, jak można na tym robić pieniądze, jest Train Simulator, gdzie to jest pełna lista dodatków, gdzie gdybyśmy chcieli kupić wszystkie, to kosztowałyby ponad 3500 dolarów. Oczywiście podstawowy Train Simulator kosztuje, nie wiem, 19,95 czy coś w tym stylu. Można było po obniżce, niedawno była obniżka, za jedyne 3200 kupić wszystkie. I nie jest to tylko, nie jest to oczywiście wyjątek. W praktyce oczywiście oznacza to, że gry takie jak Train Simulator, szczególnie symulatory, stają się bardziej taką platformą niż grą samą w sobie, w którą musimy wstrzykiwać te moduły. I na pewno pozwala w większości przypadków firmom produkującym te produkty zarabiać bardzo, bardzo dużo pieniędzy, kapitalizm kognitywny w czystej postaci. I trzecią, i tu troszeczkę powoli przesuwam się w kierunku praktyk graczy, trzecią formą, czy trzecim przejawem tego rozdrobnienia grania jest obecność tak zwanych paratekstów, czyli różnego rodzaju pomniejszych tekstów, które zarówno produkowanych przez samych producentów gier, jak i coraz bardziej, w tej chwili pewnie nawet bardziej, przez samych fanów, czyli różnego rodzaju trailerów, grafik, oczywiście typowym paratekstem tradycyjnym jest fanfiction, czyli wszystkie te rzeczy, które nie dotyczą może samego tekstu gry, ale tworzą taki mały wszechświat, szczególnie w przypadku bardzo popularnych tytułów, które też gracze zagłębiają się i czasami, gdyby policzyć, spędzają nad nimi więcej czasu niż nad samą tą grą, która jest takim ground zero całego doświadczenia. Tutaj przykładem jednym, bo oczywiście są ich tysiące, jest bardzo popularny tak zwany fikcyjny fan trailer do EVE Online, który był przygotowany na festiwal islandzki na wiosnę 2 lata temu. The Prophecy, który nie jest tak naprawdę trailerem, bo nie zapowiadał on żadnego nowego produktu firmy CCP, tylko przypominał fanom o samej EVE Online, o tym wszechświecie. Natomiast sam ten filmik jest to jeden filmik z wielu, był, zdaje się, w przeciągu pierwszych 4 miesięcy obejrzany ponad 150 tysięcy razy, co biorąc pod uwagę, że EVE Online posiada około 500 000 subskrybentów, jak na taki paratekst jest liczbą dosyć imponującą. I w jaki sposób wiąże się to z tymi praktykami graczy, kapitalizmem kognitywnym? Taki, że to rozdrobnienie grania, że to nie, bardzo często nie chodzi o pojedynczy tekst, wokół którego możemy się zebrać, skupić na nim i spędzić na nim bardzo dużo czasu, tworzy takie otwarcia, takie przestrzenie, gdzie również, bo oni mnie interesują, fani mogą znaleźć miejsce dla całego szeregu praktyk, tych praktyk nienormatywnych, o których będzie za chwilę. Czyli to rozdrobnienie grania jako całej kultury prowadzi do tego, że gdyby jest więcej miejsca, więcej możliwości dla fanów, aby wpinać się i z perspektywy wielu fanów może zmieniać te duże franczyzy growe, albo jak gdyby zaznaczyć w jakiś większy, lepszy sposób autonomię tych graczy. Teraz, skoro mówię oczywiście o praktykach nienormatywnych, należałoby powiedzieć, jakie to są praktyki normatywne. I tutaj prawda dla mnie, podejrzewam, że można by się sprzeczać, ale dla mnie, kiedy myślę o praktykach normatywnych w przemyśle gier, czy w ogóle w kulturze growej, to są takie trzy główne aspekty, trzy główne nóżki. Pierwszą z nich jest zakup gier i produktów jakichkolwiek, a oczywiście im więcej, tym lepiej. Jest partycypacja w mediach społecznych i szerowanie, udostępnianie, bardzo często przeklejanie po raz dziesiąty oznajmienia, tak, Mass Effect Andromeda będzie opóźnione o kolejne 3 miesiące, prawda? I No Man's Sky, którego tutaj widzimy na tapecie i na programie, jest znowu opóźnione o 2 miesiące, prawda? Już nie wyjdzie teraz na początku lipca, tylko wyjdzie pod koniec sierpnia, prawda? Czyli jak gdyby bardzo często te informacje o tym przenoszą się nie dlatego, że producent wydaje oświadczenie, ten press release, tylko dlatego, że właśnie fani aktywnie i za darmo, o tym będę mówił, podają tą informację dalej, oraz udział w tak zwanych wydarzeniach branżowych, czyli czy to chodzi o różnego rodzaju targi, czy turnieje e-sportowe, jakiekolwiek wydarzenia, które oczywiście w bardzo wyraźny sposób też działają na korzyść producentów gier.
Bardzo wiele z tych normatywnych zjawisk ma taką, zarówno w zewnętrznej percepcji, ale też i wewnętrznej, szczególnie od zeszłego roku, taką dosyć brudną, nieładną twarz, co bardzo ładnie w zeszłym, nie, już dwa lata temu prawie, Lee Alexander w takim sławnym eseju Gamers Are Over, który był jednym z pierwszych wystrzałów w aferze, którą później zaczęto nazywać Gamergate. Lee Alexander, kiedy charakteryzowała to game albo gamer culture, przepraszam, niestety nie miałem czasu przetłumaczyć tego, napisała, no i jest to opis, na, co to jest ta kultura gier, i prawda, tak luźna, prawda, że kultura gier to jest przede wszystkim kupowanie rzeczy i takie szpachlowanie powtórne memów i słabych dowcipów, i to jest tracenie cierpliwości w internecie, prawda? Że kultura gier to są młodzi mężczyźni ubrani w takie pluszowe kapelusze jak grzybki, prawda, którzy stoją w kolejkach, a z plecaczków im wystają postery reklamowe gier, w domyśle, prawda? I stoją w tych kolejkach całymi godzinami, na wydarzeniach na całym świecie, aby zobaczyć rzeczy, które marketerzy chcą, aby zobaczyli, prawda? I żeby się dowiedzieli, co powinni kupić w tym miesiącu. I oczywiście takie podsumowanie The Alexander jest na pewno złośliwe, jest w pewnych punktach pewnie troszeczkę przesadzone, bo co to znaczy w ogóle kultura gier czy kultura graczy, ale też podejrzewam, że niektóre z tych, prawda, obrazków małych, które ona w tych zdaniach rozpoznajemy bardzo dobrze, albo ze zdjęć, prawda, albo że rzeczywiście to, jak na zewnątrz kultura gier czy gry są postrzegane, częściowo zbiega się z tym, co Lee Alexander opisała. Czyli to są praktyki normatywne. I praktyki normatywne oczywiście koniec końców zazwyczaj są nastawione na to, aby producenci gier, szczególnie tych AAA, ale również niezależni, zarobili jak najwięcej pieniędzy. Praktyki nienormatywne, i tutaj gdyby gama jest o wiele szersza, a spektrum tych praktyk jest o wiele szersze, to oczywiście nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca lista. Z jednej strony coś, co nazywamy cheating albo tak zwany counterplay, jest cały szereg pozycji Juliana Kuklicha, Romili Consalvo, co to znaczy counterplay, a dosyć dobrze steoretyzowane zjawisko, bardzo często właśnie wiążące się z używaniem gier w sposoby, na sposoby, które nie zostały przewidziane przez producentów. Jest oczywiście praktyka modowania świat sam w sobie, a jest tworzenie różnego rodzaju treści opartych na grach, czyli tutaj możemy oczywiście nagrywanie filmików, znaczy nie filmików, znaczy też nagrywanie filmików ze speedrunów, czyli przechodzenie jak najszybciej gry, a tworzenie różnego rodzaju gameplay videos, prawda, let's play i tak dalej. A kiedyś spisywanie, w tej chwili również nagrywanie tak zwanych walkthroughs przez gry. Oddzielną kategorią jest tworzenie takich bardziej, chociaż jest to być może podział troszeczkę względny, form kreatywnych, prawda, czyli tutaj jakby jednym przejawem byłaby tak zwana fotografia. No i poza mnie brakuje mi polskiego wgrowa wewnątrz gry, to in-game photography, prawda, które jest może zjawiskiem wciąż niszowym, ale dosyć wyraźnie zaznaczającym się. Tworzenie różnego rodzaju grafik czy animacji tworzonych, inspirowanych grami. Kręcenie czy też montowanie alternatywnych trailerów, czy krótkich filmów krótkometrażowych opartych na grach. Prawda, czy w końcu, i to jest troszeczkę prawdopodobnie najsłabiej stereotyzowana, ale też i opisana, a dziedzina tych praktyk nienormatywnych jest coś, co nazywam amatorską, dlatego że pozostaje ona poza instytucjonalnymi ramami, a amatorską archiwizacją całej kultury gier, czy też samych gier. Czyli to by były praktyki nienormatywne. Jak pamiętamy, moją tezą jest, że te praktyki nienormatywne, wiele z nich oczywiście albo w sposób otwarty, albo w sposób mniej otwarty ustawia się w jakiejś kontrze do tego, co rzekomo przemysł gier chciałby, abyśmy robili. Oczywiście modowanie, za chwilę będę mówił troszeczkę bardziej szczegółowo, ustawia się tu i tu. Wiele tak zwanych amatorskich inicjatyw archiwizacyjnych jest, przynajmniej z pewnych punktów widzenia, nazywanych nielegalnymi. Często pojawia się nawet w tym kontekście słowo piractwo, prawda? Chociaż w rzeczywistości sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, jak zwykle. Zresztą. I teraz, w jaki sposób te rzeczy działają? Tutaj klasycznym przykładem oczywiście są mody, modowanie, czyli tak zwane mods, modyfikacje, prawda?
Samo zjawisko, które ponownie nie jest nowe, powszechnie przyjmuje się, że pierwszym modem był Castle Smurfenstein, który oczywiście był modem do Castle Wolfenstein, tej starszej, nie wiem czy najstarszej, ale jedynej z najstarszych wersji na, to ciekawe, Apple, komputer Apple'owy w 83. Prawda? A który mniej więcej tak wygląda, no to jest 83 rok. Oczywiście później eksplozja samego modowania przyszła z wydaniem Duma w 93 roku i to w jakiś sposób sam kod Duma został bardzo szybko uwolniony i to, że gracze, fani od samego początku mogli pisać te swoje tak zwane wady, prawda? Czyli pliki, które de facto wstrzykiwały nowe poziomy do Duma. Czyli to są początki. Samo zjawisko modowania, nie chcę tutaj na tym spędzać zbyt dużo czasu, jest bardzo szerokim polem. Istnieje cały szereg podziałów, czy też klasyfikacji modów, prawda, czy to są różnego rodzaju poprawki, takie kustomizacje, czy nieoficjalne patche, fixy, czyli poprawiające różne błędy, total overhaul, czyli na przykład wszelkiego rodzaju inicjatywy, które poprawiają grafikę do wyższej rozdzielczości, w sytuacji, kiedy producent tego nie zrobił, czy to było conversion, kiedy zmieniamy przede wszystkim te wszystkie tak zwane asety graficzne i zamiast, nie wiem, właśnie Duma robi się Alien, prawda, versus Predator, czy tak zwany Art Mods. Tutaj górne zdjęcie to jest przeróbka demo artystyczna, to akurat był kawałek galeryjny, Wake of Resurrection, gdzie graliśmy, zbudowano oczywiście na silniku Duma, gdzie graliśmy Davida Koresha, słynnego lidera Davidian, który w 1994 roku na wiosnę zamknął się na swojej farmie i doszło tam do regularnego oblężenia przez FBI. Skończyło się to tym, że cały budynek, cały kompleks spłonął, około 60 osób zginęło. Natomiast my gramy, znaczy też perspektywa nasza jest Davida Koresha, który w czasie, kiedy FBI próbuje zdobyć ten compound, wyszukuje zdrajców w swoich szeregach, w swojej sekty. Czyli taka dosyć niestandardowa. Wszelkiego rodzaju dodatki, czasami są to nawet całe poziomy, tutaj oczywiście istnieje cały szereg modów, chociażby do wspomnianego już Skyrima. I z jednej strony oczywiście te mody, no to jest to zabawa, jest to wyraz poświęcenia, wyraz bardzo silnych emocji ze strony graczy, szczególnie tych graczy, którzy mają pewnego rodzaju umiejętności. Z drugiej strony oczywiście o modach cały szereg krytyków mówiło właśnie w bardzo industrialnych i bardzo przemysłowych kategoriach, czyli Julian Kuklich, którego już wspominałem, nazywał tworzenie modów tak zwanym precarious labor. Do tego Playber jeszcze wrócę. Niborg i Graf mówili wręcz o mod industries, czyli całych przemysłach, nawet nie jednym, tylko przemysłach modów. A Hong i cały szereg innych osób, pisząc o modach, mówili o tej tak zwanej pracy prosumentów, wykonywanej często za darmo. Czyli z jednej strony pod wieloma względami jest cały szereg krytyków patrzy na te mody jako na bardzo komercyjne i bardzo nakierowane na zysk twory. Z drugiej strony oczywiście sami moderzy, czy też fani modów, w kontekście tego industrialnego rozmiaru tego zjawiska, jak patrzymy na liczby, na ModDB, czyli jednej z baz modów, wcale nie największej, jest 13 tysięcy, Nexus Mods, prawdopodobnie pewnie największy pojedyncze repozytorium ma 45 tysięcy modów, z których ponad 30 tysięcy należy do jednej gry, czyli do Skyrima. 30 tysięcy modów do jednej gry. W przeciągu raptem, no co, 5 lat z kawałeczkiem, prawda? Chyba nawet. Prawda? W przypadku Duma, który oczywiście jest z nami już ćwierć wieku, prawie. Prawda? W ćwierć wieku mówimy o tysiącach i tysiącach tych właśnie poziomów plikach VAT. Czyli jest to rzeczywiście zjawisko na skalę bardzo, bardzo industrialną. No a z drugiej strony bardzo wielu fanów i graczy oponuje przeciwko takiej percepcji, takiej bardzo przemysłowej, nastawionej na jakiegoś rodzaju, chociaż nie zawsze monetarne, zyski. Czyli w jednym z artykułów, w którym autor przeprowadził ankietę wśród modelów, jeżeli chodzi między innymi
o motywację, tylko 9% odpowiedziało: moduję dlatego, bo chciałbym dostać docelowo pracę w przemyśle gier. To jest dosyć, dosyć mało. Ten bardzo problematyczny stosunek między modami i przemysłem, szczególnie wielkich gier, widać też w przypadku, w kontekście zeszłorocznej afery z Valve, która pod koniec kwietnia zeszłego roku ogłosiła, że zamierza wprowadzić możliwość, no nie to, że była to obowiązkowa opcja, możliwość dystrybuowania płatnych modów, to aby niektórzy mogli, moderzy mogli zacząć zarabiać. Spotkało się to z tak dramatyczną reakcją ze strony środowisk graczy i moderów i fanów, że w przeciągu dosłownie 3 dni Valve zupełnie się z tej zapowiedzi wycofało, chociaż jak się przeczyta dokładnie ich tą prasówkę już na koniec tej afery, jest tam takie punkt zdania, które sugeruje, że w przyszłości możemy powrócić do tej idei, czyli monetyzacji i zarabiania pieniędzy na modach, bo oczywiście samo Valve zarabiałoby jakiś tam procent też zysków ze sprzedanych modów, czyli jest to próba oczywiście monetyzacji zjawiska, które do tej pory jednak w dużej części pozostawało poza obrotem finansowym. I oczywiście, jeżeli mówimy o funkcje modowania, no mają one, jako zjawisko ma cały szereg funkcji, prawda? Oczywiście jest to eliminacja błędów, bugów i wszelkiego rodzaju usterek, dodawanie poprawek czy upgrade'ów. Na pewno jest to darmowa reklama tych podstawowych gier, dlatego aby grać, użyć jakiegoś moda, musimy mieć tą wersję podstawową. Dodatkowo bardzo często jest to wydłużanie życia gier, nie tylko dlatego, że wielu graczy jest duże prawdopodobieństwo, że powróci do gry, żeby zagrać wersję zmodowaną. Dodatkowo cały szereg gier posiada limit ilości modów, które mogą być załadowane w danym momencie, czyli jeżeli chcemy wypróbować cały szereg modów, to musimy zagrać nie raz w zmodowanym, tylko parę razy, za każdym razem modując inny zestaw modów, co de facto oznacza bardzo znaczące wydłużenie życia obecności poszczególnych modów w kulturze. I żeby zakończyć z modami, oczywiście same mody pozostają ten związek, bardzo bliski związek z tym największym przemysłem kapitalizmu kognitywnego. Widoczny też jest w fakcie, że oczywiście nie oznacza to, że nie ma modów do gier niezależnych i prawdopodobnie w skali całej kultury jest ich całkiem dużo. Natomiast zaryzykowałbym stwierdzenie, że 90% modów, która została napisana, jest do tych gier największych, do tych wielkich komercyjnych gier, a nie do gier niezależnych. Co ponownie jak gdyby wiąże całe to zjawisko, całą sferę modów z tymi kontekstami bardzo komercyjnymi. A to są mody oczywiście, ale to jest tylko taki klasyczny, pewnie największy przykład, który pozwala na bardziej dokładny opis i pewnie więcej interpretacji, ale oczywiście tego rodzaju praktyk jest, jak wspominałem, dużo więcej i liczby w nich też są całkiem imponujące, czyli jeżeli popatrzymy na takie domorosłe czy amatorskie bazy danych, takie odpowiedniki IMDB, tylko że dla gier, prawda, Moby Games kataloguje 54 tysiące gier, GamesDB 33 i tak dalej, prawda? Istnieje cały szereg inicjatyw, które skanują w sposób bardzo staranny i systematyczny stare magazyny, czy stare dokumenty, stare manuale do gier, prawda, Retro Mag, Retro Collect, Replacement Docs posiada 10 tysięcy manuali do starych gier, to akurat nie są pisma. Na samym archive.org jest ponad 4 tysiące speedrunów, głównie starszych gier. Na Redump jest 30 tysięcy obrazów, kompletnych obrazów, płyt, bardzo często ze starych platform typu pierwszej na PlayStation. Wszystko to oczywiście jest utrzymywane i tworzone przez fanów. Wiele z tych inicjatyw jest z formalnego punktu widzenia, jeżeli nawet nie w czarnej, to w szarej strefie w sensie prawnym, dlatego że oczywiście na Redumpie nikt się nie pyta, a nie wiem, Sony czy właścicieli tych nawet wczesnych, dawno już niesprzedawanych gier, czy mają prawo zrobić i udostępnić obrazy tych płyt. Jak wspomniałem, to jest najsłabiej pewnie zazwyczaj omawiany sektor tych badań, tych działań nienormatywnych.
Wielu fanów tworzy de facto coś, co można by nazwać kolektywną pamięcią medium, która jest bardzo, bardzo zaniedbana przez wszelkiego rodzaju czynniki oficjalne. Przykładem tutaj mogą być na przykład dwie troszeczkę ze sobą konkurujące kolekcje gier DOS-owych, przy czym tak zwany Total DOS Collection, TDC, jest już, ma już 9. edycję, jest w niej 10 tysięcy tytułów, autorzy szczycą się. Są to egzemplarze gier uruchamialne, ale nie ma w nich żadnych plików, nie wiem, grup Juarezowych czy crackingowych, nie ma żadnych patchy, to są jak gdyby chodzące, ale czyściutkie gry, gdzie nie ma jak gdyby tych śmieci. Exodus, który grupuje swoje tytuły w grupy takie tematyczne i jest to prawda w drugiej wersji, ale też jest całkiem no taką efektywnie niemal kompletną biblioteką gier, szczególnie wydanych na DOS-a, czyli mówimy, nie wiem, o późnych 80. do 90. pewnie 3-4, wtedy kiedy gry z DOS-a zaczęły znikać powoli. Mają tutaj swoją rolę różnego rodzaju trackery torrentowe. Jednym z takich najsławniejszych był Underground Gamer, który został zamknięty 3 lata temu, który u szczytu swojej działalności miał 14 tysięcy różnych torrentów, bardzo starannie opisanych, z grafikami, z opisami. Wszystkie były sprzed roku 2004, czyli bardzo, bardzo eksplicytnie właściciele zachęcali właśnie katalogowanie tego starego dziedzictwa gier, a nie interesowali się tymi nowymi grami, które rzeczywiście, tymi hitami, które na bieżąco wychodziły. Ale ponownie Underground Gamer był tylko jedną z tych inicjatyw. Inną jest chociażby Leisure Dome Tracker, który przede wszystkim zajmuje się torrentami zbierającymi gry na różnego rodzaju platformy konsolowe. I na przykład jak popatrzymy na Sony PlayStation PAL, czyli Stan z 2014, kolekcja, nie wiem czy wszystkich, ale niemal wszystkich gier wydanych na pierwszą Sony PlayStation, która oczywiście sama w sobie to jest duży torrent, 820 GB, więc to jest pewnie kompletny katalog, ale biorąc pod uwagę jak to służy społeczeństwu, więc transfer tego jednego torrenta to było 8, czy to jest exo czy exabajty? To jest ta następna rzecz, to nie jest tera, nie, następna jest peta, chyba EXO. Czyli no, objętość, nawet na spodek, że pojedynczy torrent zajmuje 800 GB, jak gdyby jest to inicjatywa, która w sposób oczywisty znajduje oddźwięk i znajduje zainteresowanie, dlatego no bo ktoś ściąga torrenta ze wszystkimi grami na PlayStation 1. No, ktoś, kto w sposób prawdopodobnie troszkę bardziej świadomy, być może też tak idealistycznie upraszczam, myśli o tym, o dziedzictwie gier i jak gdyby zachowaniu historii. I co ciekawe, bardzo, bardzo często tego rodzaju amatorskie, fanowskie inicjatywy są bardziej akademickie niż takie bardziej, bardzo napowierzchniowe, bardzo oficjalne inicjatywy, które się wydają być, służyć zachowaniu historii gier. Przykładem, to jest jeden z wielu przykładów, prawda, wielka wystawa sprzed 4 lat, The Art of Video Games w Smithsonian Institution w Waszyngtonie, to jest wyżej w muzealnictwie chyba nie można pójść na świecie, to jest takie muzeum narodowe, tylko z dużo większym budżetem. No i oczywiście wystawa The Art of Video Games w Smithsonian Exhibition i oczywiście katalog i cały szereg imprez, no to była nobilitacja medium gier, natomiast bardzo wiele tego rodzaju inicjatyw również powstające w ostatnich latach by się wydawało jak grzyby po deszczu muzea gier, tak naprawdę z punktu widzenia akademickiego i badawczego mają dosyć niską wartość, bo w 90% przypadków widzimy te same 15 starych konsol, na których możemy zagrać tak, w oryginalnego Pac-Mana i może na oryginalnym PC-cie do 93 w Duma, ale tak naprawdę ilość artefaktów, zarówno przedmiotów, czyli stare konsole, różnego rodzaju peryferia, czy tekstów, czyli same gier, w 95% tych oficjalnych wystaw, muzeów, kolekcji jest ta sama. Jest to bardzo drobny wycinek olbrzymiego i no, bardzo efemeralnego zjawiska, jakim były te początkowe gry. I natomiast
takie instytuty jak ten Underground Gamer czy Pleasure Dog Tracker, również ze względu na to, jak bardzo rygorystycznie podchodzą do katalogowania, do opisywania, do znajdowania informacji, kto był autorem, z jakiego kraju, kiedy dystrybuowany, czy były wersje w różnych krajach pod innymi tytułami. Więc bardzo wiele tych fanowskich inicjatyw kolekcjonowania jest o wiele bardziej akademicka niż to, co robią instytucje, od których tej akademickości, czy też dyscypliny intelektualne byśmy w rzeczywistości oczekiwali. I ktoś mógłby zadać pytanie, no dobrze, ale w jaki sposób to wszystko są te narzędzia pana tytułowe? W jaki sposób to gra w ręce osób, które na tym, czy też czynników producentów, wielkich producentów gier, które zarabiają na grach? W kilka sposobów. Jednym z nich na pewno jest takie coś, co nazywam żniwa w sieci. Cały szereg bardzo komercyjnych projektów. Tutaj przykładem jednym, ale nie jedynym, jest cała seria, która w tej chwili przestała wychodzić, bo ostatnio Prima Guides, wydawana przez Random House, czyli wielkie wydawnictwo długiej tradycji. Były to oczywiście takie oficjalne, tylko z ładnymi zdjęciami na kolorowym papierze, walkthroughs. Natomiast w 90% przykładów, i można to było porównać, nie były to książki, bo niektóre z nich były całkiem grube, napisane przez autorów na potrzeby Random House. Były to żniwa w sieci, czyli bierzemy te wszystkie stworzone przez fanów walkthroughs i zdjęcia i zrzuty i oprawiamy to ładnie, zmieniamy może czasami frazeologię, żeby nie było, że zrobiliśmy copy and paste i później sprzedajemy za 29,95 za sztukę. Nie płacąc oczywiście ani grosza za materiał, te setki godzin czegoś, co moglibyśmy nazwać researchem, czyli wyszukiwaniem tych różnych solucji. I oczywiście nawet nie dając kredytu twórcom tych walkthroughs, czyli no, w świecie oficjalnym byłaby to zwyczajna kradzież, prawda? Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to, że Random House i autorzy brali to z swojego, prawda, internetu, zwalniały ich opinii z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Oczywiście cały szereg tych praktyk prowadzi do podwyższania tak zwanej wartości kapitału kulturowego, ale również kapitału monetarnego samych podstawowych gier, u których te parateksty krążą, czy mody krążą. Jest to darmowa reklama, te wszystkie wideo, prawda, a box unpacking, prawda, nowe pierwsze 5 minut rozgrywki, prawda, które oczywiście też są tworzone amatorskie. Tutaj mi akurat, kiedy myślałem o tych zjawiskach, przyszło mi do głowy to takie hasła jak właśnie te kulty cargo, czy wiesz, czy praktyki barterowe, które zazwyczaj kojarzymy, no nie wiem, czy historycznie kojarzyliśmy, jak handlujemy z tubylcami. No to w tej chwili w cyfrowym świecie handlujemy tak, że dajemy jakiemuś youtuberowi darmowy egzemplarz gry, dajemy mu tydzień wcześniej niż wszyscy. I on nam za to wykonuje de facto darmową pracę, prawda, reklamując, rozpakowując to pudełko i prawda, gdyby w zamian za ten obiekt jest w stanie wykonać pracę, za którą normalnie w większości innych miejsc wykonawcy kazaliby sobie zapłacić i jeszcze kazaliby sobie, prawda, umieścić swoje nazwisko w odpowiednich kredytach. Prawda? Oczywiście cały szereg tych praktyk sprawia, jak już wspomniałem, że gry krążą i żyją dłużej. I ma to oczywiście bardzo duże znaczenie w kulturze czy w medium, w którym ta barter, jak to się ładnie, ponownie nie znam polskiego, wynika ta planned obsolescence, czyli taka zaplanowane przedawnianie się jest jakby wbudowane. To, że większość gier ma bardzo ograniczone życie, zarówno półkowe, jak i kulturowe, dlatego że za chwilę wyjdzie następna wersja albo wyjdzie inny tytuł, prawda? I jedynym powodem, dla którego w 2016 roku wiele osób sięgnie w ogóle do Grand Theft Auto 3, kiedy mamy już dwie następne, jest to, że zechcą zagrać sobie na przykład wersję zmodowaną, albo w jakiś sposób grafiki, albo speedruny, które znaleźli w sieci, zachęci ich do powrotu, do którego by normalnie w żaden sposób nie powrócili. Czyli jest to cały czas utrzymywanie gier, szczególnie tych wielkich gier, w centrum uwagi, w sytuacji, kiedy normalnie producenci czy deweloperzy musieli płacić duże ilości pieniędzy, aby je reklamować i utrzymywać w centrum uwagi. Ale takim naprawdę najważniejszym aspektem tego, w jaki sposób te praktyki graczy możemy traktować jako nierozerwalną część
tego kapitalizmu kognitywnego jest pojęcie cyfrowej pracy, czyli tak zwanej digital labor. Co to jest? No sama cyfrowa praca przez cały szereg teoretyków niekoniecznie związanych z grami, niekoniecznie piszących o grach, czyli na przykład Dusa i Tatiany Taranowa i Fisza i Srinivasana. Praca cyfrowa to jest podstawowe narzędzie neoliberalnego porządku geogospodarczego, ekonomicznego. Prawda? Czyli wykonywanie oczywiście to, o czym pisał Botan w swojej definicji kapitalizmu kognitywnego, wykonywanie różnego rodzaju czynności przy użyciu software'u i technologii, szeroko pojętych technologii informacyjnych. W praktyce żaden inny przemysł kreatywny, i tutaj dosyć twardo zwyczaj używam różnego rodzaju kwalifikatorów, tutaj chyba mogę powiedzieć, że żaden inny przemysł kreatywny w takim stopniu nie polega na tej cyfrowej pracy oczywiście fanów czy graczy. Ani przemysł filmowy, ani przemysł książkowy, ani przemysł muzyczny. I oczywiście w nich wszystkich twórczość, czy też ta cyfrowa praca graczy mają miejsce, prawda? Różnego rodzaju amatorskie remiksy na pewno w jakiś stopniu przyczyniają się do popularności, nie wiem, sprzedaży takiej czy innej płyty, prawda? Owszem, powstają fan edity filmów, które proponują inne zakończenie, ale jest to zjawisko marginalne z punktu widzenia przemysłu filmowego. Natomiast w przemyśle gier ta cyfrowa praca fanów, graczy, bardzo często wyspecjalizowana, ma naprawdę i o wiele większą skalę niż w jakimkolwiek innym przemyśle kreatywnym, i o wiele wyraźniej i bardziej bezpośrednio przekłada się zarówno na sprzedaże gier, jak i obecność gier w naszej świadomości kulturowej. I bardzo często ma to znamiona czegoś, co byśmy nazywali właśnie w klasycznej teorii neomarksistowskiej wyzyskiem, tą eksploatacją, dlatego że mamy do czynienia z bardzo często z wysoce wyspecjalizowanymi zdolnościami, prawda? Napisanie moda wymaga wielkich zdolności. Zrobienie nawet takiej derywatywnej grafiki cyfrowej, która wygląda bardzo fajnie, wymaga wciąż bardzo dużych umiejętności. Nakręcenie krótkiego filmiku, nawet jeżeli wykorzystuje fragmenty gameplaya, wymaga umiejętności obsługi programów do edycji nieliniowej filmów. To są bardzo wysoko wyspecjalizowane umiejętności, które zabierają bardzo dużo czasu. A w 99% przypadków żaden z tych producentów, kreatorów nie otrzymuje ani centa. A w bardzo niewielu przypadkach żaden z kreatorzy otrzymują jakiekolwiek uznanie, czy też tak zwany kredyt, prawda? Zazwyczaj jedyne na co się przekłada, to można by nazwać, że to jest taki kapitał reputacyjny, ale oczywiście ten kapitał reputacyjny bardzo często funkcjonuje również anonimowo, pod pseudonimami, więc też specjalnie wielu tym kreatorom się na wiele w życiu, czy w swojej karierze zawodowej nie przydaje. I ponownie, żeby jeszcze raz, nie chcę nikogo po południu, po lunchu teorią neomarksistowską dobijać, prawda? Ale w takiej teorii neomarksistowskiej pracy, prawda, kiedy mówimy o pracowniku i to, co on produkuje w tej klasycznej teorii, oczywiście pracownik oprócz tego, że ma swoje koszty, że trzeba mu wypłacić pensję, oczywiście też tworzy tą tak zwaną wartość dodaną, którą zabiera sobie pracodawca, fabryka, korporacja. I oczywiście w różnych czasach i w różnych miejscach stosunek tych kosztów wyprodukowania wartości dodanej do wartości dodanej mógł się wahać w zależności od tego, jak bardzo społecznie poczuwali się producenci, pracodawcy, ale ta wartość dodana oczywiście była, bo to jest esencja kapitalizmu w ogóle w najbardziej podstawowej definicji jako systemu gospodarczego, a nie na przykład feudalizmu. W przypadku konsumentów, czyli no mówimy tutaj o tych graczach, tych moderach, tych wszystkich twórcach, o których mówiłem, oni produkują tylko i wyłącznie wartość dodaną. Prawda? Co oczywiście z punktu widzenia teorii ekonomicznej, no to jest taki mokry sen, to niczego więcej nie potrzebujemy. Jest tylko wartość dodana, troszeczkę tego anonimowego kapitału reputacji, ale często jest bardzo trudny do wykorzystania poza wąskimi kręgami, nie wiem, grup software'owych czy kręgów moderskich, prawda? Bo bardzo niewiele z tych osób identyfikuje się w jakikolwiek sposób otwarli. I przy zerowych kosztach, przy zerowej konieczności wypłacania jakiegokolwiek wynagrodzenia, mamy tylko wartość dodaną. Oczywiście kto korzysta na tej wartości dodanej?
producenci, szczególnie tych dużych, ale również w niektórych przypadkach również niezależnych gier, prawda? I oczywiście ta wartość dodana to nie musi być czysta moneta, chociaż czasami pośrednio przekłada się to na zwiększone sprzedaże, ale mówiliśmy, kapitalizm kognitywnie niekoniecznie polega na zbieraniu pieniędzy, na zbieraniu przedmiotów, on polega na zbieraniu, akumulowaniu informacji i wiedzy. I oczywiście wszystkie te produkty praktyk nienormatywnych prowadzą do tworzenia się też powiększania tej wiedzy, w tym przypadku informacji dotyczących poszczególnych tytułów czy gatunków. Prawda? I tutaj wchodzi, to jest już zbliżam się do końca, właśnie to pojęcie playber, prawda? I ponownie chyba w języku polskim nie spotkałem się z dobrym odpowiednikiem. Wymyślone ponownie przez Juliana Kuklicha, którego wspominałem już parę razy w 2005. I labor to jest, jak widać, połączenie właśnie play, czyli tej ogólnie pojętej zabawy, i labor, czyli pracy cyfrowej, która dotyczy wszystkich tych kategorii fanów, graczy, zaangażowanych modelów, grafików, programistów i tak dalej, skanerów, nieważne co robią, którzy no, niby bawiąc się, tak naprawdę wykonują pracę i reklamują produkty. Jest to playber, jest jak Terra Nova wspomniała, jest mówiła, że voluntarily given and unwaged enjoyment spoiler, czyli tak dana przez fanów samych z siebie, nie jest opłacana w żaden sposób, czerpią oni z tego przyjemność, a jednocześnie w pewien sposób są eksploatowani. I prowadzi do sytuacji, w których no, kiedyś dialektyczna opozycja, prawda, przyjemności i pracy w tradycyjnym kapitalizmie to były dwa przeciwieństwa, które bardzo, bardzo rzadko mogliśmy połączyć. De facto tutaj w kapitalizmie kognitywnym, ale szczególnie w tych zjawiskach nienormatywnych, praktyk nienormatywnych zlewają się w jedno. Bo gdybyśmy zapytali większości tych właśnie modelów, grafików, reżyserów, shortów i tak dalej, dlaczego to robicie? No bo ona nam sprawia przyjemność. To jest dla nas właśnie play w tym takim szerokim ujęciu. No to oczywiście, jak mam nadzieję pokazałem, de facto przyczyniają się oni w mniej lub bardziej bezpośredni sposób do zwiększenia kapitału i kulturowego, ale też kapitału finansowego różnej skali deweloperów gier. Co może doprowadzić, to będzie moje ostatnie zdanie, że z pewnej perspektywy przynajmniej tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonywaną pracę, jeżeli chodzi o brak praw do owoców swojej pracy, bo to jest też aspekt, który wspomniałem, tak naprawdę nie ma różnicy między mężem tej sławnej żony z Electronic Arts, który pracuje 80 godzin na tydzień, szczególnie podczas crunch time, a bezimiennym, czy też ukrywającym się pod pseudonimem moderem z Nexus Mods, który dostaje zero pieniędzy, ale którego mody przyczyniają się do tego, że wciąż gramy w grę, którą normalnie byśmy odłożyli już 2 lata temu na półkę. Dziękuję bardzo.